Jest to dla nas też powód do dumy i bardzo dobre narzędzie promocji naszego miasta, ponieważ ponad 300 osób, które bierze udział w dzisiejszej konferencji trenerów, no to jest jednak duża armia ludzi, nie tylko z województwa świętokrzyskiego, ale tak jak słyszeliśmy, są tutaj przedstawiciele Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny i jest też, są osoby z Łódzkiego, są też osoby z Mazowieckiego, więc ten Opatów staje się taki coraz bardziej rozpoznawalny. Dzięki dobrej bardzo współpracy naszego samorządu ze Świętokrzyskim Związkiem Piłki Nożnej, dzięki zaufaniu, jakim cieszymy się ze strony właśnie Świętokrzyskiego Związku, dzięki temu, że te poprzednie kursokonferencje wypadały chyba dobrze, skoro Świętokrzyski Związek chce nadal z nami kontynuować współpracę. No, mi jako gospodarzowi gminy pozostaje tylko się cieszyć. Od 10 lat wspólnie z panem profesorem Waldkiem Domagałą i czynnym działaczem PZPN-u wspólnie organizujemy Gracrots. Dla nas, jako szkoły ponadpodstawowej, jest to ogromny zaszczyt, że możemy uczestniczyć w takim ważnym wydarzeniu i myślę, że jest to takie propagowanie sportu w bardzo fajny sposób, pokazując też naszej młodzieży, jak pięknie można realizować swoje pasje właśnie poprzez różnego rodzaju również szkolenia, ale także i pomocy w obsłudze tego typu imprezy. Jeżeli chodzi o tegoroczny cykl konferencji Grassroots, tutaj jakby szkoła trenerów ma trzy takie wejścia, gdzie w pierwszej części mówimy o kierunkach, jeżeli chodzi o edukację trenerów w Polskim Związku Piłki Nożnej, które dzisiaj opieramy na takim holistycznym podejściu do procesu treningowego, holistycznym podejściu do rozwoju zawodnika, stawianiu go w centrum tego procesu. W drugiej części skupimy się już bardziej na strefie wpływów trenera, gdzie poruszymy holistyczne podejście, takie całościowe, ale do procesu treningowego. Pokażemy też, jak wzorcowo zaplanować jednostkę treningową w oparciu o środowisko gry. I w trzeciej części, już tej części praktycznej, będziemy chcieli udowodnić, że to, co mówimy, to jak w jaki sposób to przekazujemy, ma to również umocowanie czy odzwierciedlenie w praktyce na boisku. W czasie mojego pierwszego wystąpienia, w czasie konferencji Akademia Grassroots, mówiłem o scoutingu. Szeroko rozumiana definicja scoutingu, pokazanie tego, jak wygląda ona w Polskim Związku Piłki Nożnej w oparciu o Akademię Młodych Orłów. Pokazałem trenerom uczestniczącym w tej konferencji, jak wygląda struktura scoutingu w naszej federacji. Przypomnę tylko, że jest to bardzo duża ilość osób. 220 osób odpowiada za scouting w Polsce. Oczywiście na szczycie tej piramidy jest dyrektor sportowy, trener Marcin Dorna, 4 skautów makroregionalnych, później trenerzy mobilnej Akademii Młodych Orłów, trenerzy kadr wojewódzkich, sztaby reprezentacji Polski. Oprócz tej struktury przedstawiłem obszary, na które warto zwracać uwagę i na które my jako trenerzy pracujący w Polskim Związku Piłki Nożnej zwracamy uwagę przy powołaniach zawodników na akcje szkoleniowe typu letnia czy zimowa Akademia Młodych Orłów. Pod daną pozycję przypomnę, że szukamy zawodników bardzo wszechstronnych, ale dopasowujemy ich do systemu 1-3-5-2. W tym roku na konferencji Grassroots jest przygotowana prezentacja dotycząca futsalu. Ona jest krótka, dotycząca techniki indywidualnej, taktyki indywidualnej, gdzie trenerzy w okresie zimowym mogą się skupić właśnie na takich szczegółach, detalach pracy z zawodnikiem. Wiemy, że no nie każdy dysponuje sztucznym dużym boiskiem, dlatego duża grupa trenerów przejdzie na halę, gdzie będzie mogła właśnie takie szczegóły u zawodnika trenować, po to, żeby ten młody zawodnik był lepiej przyosobiony w umiejętności piłkarskie.
Przedstawiłem na dzisiejszej kursokonferencji w Opatowie działania, jakie mogą być związane ze szkółką dla dzieci niepełnosprawnych. Jest to taka możliwość pozyskania dofinansowania, aby dzieci z niepełnosprawnościami, a jest taka teraz wachlarz niepełnosprawności, że nawet czasami nie wiemy, nie widać po tych dzieciach, że są niepełnosprawne, a jednak są. I dzięki temu dajemy możliwość dzieciom spełnienia swoich marzeń.